Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie znowu na moim kanale i dzisiaj odpowiem na pytania, które były mi zadawane w tym tygodniu. Będę odpowiadała na pytania dotyczące mnie, później o mojej rodzinie, o moim stylu i na koniec o podróżach. Na samym początku zostawcie łapkę w górę i bez przedłużania zaczynamy. Skąd pochodzisz? Pochodzę z małego miasteczka na Podlasiu, a dokładniej z Ciechanowca i jest ono nieopodal Białegostoku. Czy jesteś Polką? Tak, jestem Polką. W 100%. Czy masz rodzeństwo? Nie, jestem jedynaczką. Gdzie w tej chwili pracujesz? W tej chwili nie pracuję i zazwyczaj zajmuję się dzieckiem. Jak spędzasz wolny czas? Zazwyczaj piję jakiś napój i przeglądam internet, oglądam filmiki na YouTubie i edytuję moje własne filmy. Najmilsza rzecz, jaka Ciebie niedawno spotkała? Jak Adelia powiedziała mi, że mnie kocha, to było tak urocze. Ade, kochasz mamę? Kocham mamę. Kochasz mamę? Kocham mamę. Ojej! Prześlij buzi. Jak się poznałaś z mężem? Ja swego męża poznałam przez internet. Tak naprawdę żyjemy w XXI wieku i nie powinno to nikogo dziwić. Znajomości internetowe są bardzo powszechne. Gdzie jest Twoja córka? Pod poprzednim filmikiem Morning Routine dostałam bardzo dużo zapytań, gdzie jest moja córka. No i dla mnie to było trochę uciążliwe odpowiadać na to pytanie, bo dostałam ich aż za dużo. Zazwyczaj ja zajmuję się dzieckiem i ja spędzam z Adelią czas. Więc uważam, że należy mi się odpoczynek. Całe szczęście mogę sobie na ten odpoczynek pozwolić, ponieważ Adelia ma sztab dziadków i cioci i wujków, od strony męża również, którzy zajmują się nią pod moją nieobecność i Adelka jest bardzo szczęśliwa, spędzając z nimi czas, więc raz na jakiś czas, i tak rzadko, ale zdarza się, że po prostu spędzam czas sama, bez męża i bez córeczki. Ile miałaś lat, jak urodziłaś córeczkę? Adelia urodziła się 2 kwietnia 2017 roku, czyli to jest tydzień przed moimi 20 urodzinami, więc urodziłam w wieku 19 lat jeszcze. Załapałam się. Czy Adelia jest w połowie Azjatką? Tak, kształt oczu ma azjatycki, ale kolor już nie. Ma niebieskie oczka i blond włoski. Jak ja byłam malutka, to też miałam taki odcień włosów. Później mi się ten odcień bardziej przyciemnił. No i większość osób, jak ją widzi, to jest zaskoczonych, że ona tak wygląda, bardziej europejsko. No i to jest w niej bardzo niespotykane i oryginalne. W jakim języku mówisz do córki i w jakim języku ona rozmawia? Ja mówię do niej po polsku, bo polski to jest mój ojczysty język. No i jeśli rodzice chcą wychowywać dziecko wielojęzyczne, to muszą przestrzegać tej zasady, że powinni mówić do dziecka w swoim ojczystym języku, bo wtedy dziecko wie, do jakiej osoby odzywać się w jakim języku i szybciej to przyswaja. Chciałabyś mieć synka albo jeszcze jedną córeczkę? Nie zastanawiałam się nad tym w tej chwili, ale raczej nie. Teraz nie chciałabym mieć następnego dziecka, bo chcę się skupić na swoim hobby i na swoich zainteresowaniach. Jak poznałaś styl Himekazi i gdzie mogę kupić sukienki? Zainteresowanym moim stylem zachęcam obejrzeć mój filmik, który nakręciłam razem z moją przyjaciółką Rosią na temat naszego stylu Himekazi. No i raczej odpowiedziałyśmy tam na wszystkie takie główne pytania dotyczące tego stylu. Zostawię Wam link tutaj i w opisie, więc jeśli po obejrzeniu tego filmiku nadal czujecie niedosyt, to pytajcie o coś jeszcze, czego nie powiedzieliśmy tam. Kiedy zaczęłaś się interesować modą alternatywną? Tak naprawdę zaczęłam zmieniać swój styl pod koniec szkoły podstawowej. Zainteresowałam się stylem emo i wtedy zaczęłam zbierać gadżety z Hello Kitty. Hello Kitty to jest postać wymyślona w Japonii, więc to dzięki zamiłowaniu do tej kotki zaczęłam się wgłębiać w kulturę azjatycką i te style bardziej. Czy ubierasz dziecko w swoim stylu?
W sumie to zazwyczaj kupuję jej ubrania w zależności od pory roku. Na przykład w lato i wiosnę kupuję jej ubrania w kolorach pastelowych z jakimiś postaciami Disneya na przykład. A na zimę i jesień ubrania w stylu brązowym, granatowym, butelkowa zieleń, te klimaty. Ale ogólnie Adelia najbardziej lubi nakładać spódniczki i sukienki. Sama wyjmuje je z szafy i prosi, by jej to przygotować. Widzę, że czuje się szczęśliwsza nosząc sukienki. Często się tak obkręca i się cieszy. Czy farbowałaś kiedyś włosy? Tak, jak ubierałam się w stylu pastel goth, szukałam odcienia, który pokryje kolor moich włosów bez konieczności rozjaśniania ich. No i zafarbowałam sobie włosy na ciemny fiolet, który wpadał taki kolor rudawy trochę. Tak. A później zafarbowałam sobie włosy na jaśniejszy odcień brązu. I tutaj możecie widzieć różnicę między odrostami a tym kolorem. Jest trochę jaśniejszy. W tej chwili już nie farbuję moich włosów. Poddaję je tylko permanentnemu prostowaniu w Japonii. W jakim z czterech krajów, w których mieszkasz, chciałabyś przebywać najdłużej? Ja już o tym wspominałam w innym filmiku, że najlepiej czuję się w Azji, bo tam tamtejsza kultura i mentalność ludzi bardzo mi odpowiada. Jeśli miałabym wybrać, w jakim konkretnie kraju, to miałabym i mam dalej trudności z wyborem, Japonia albo Chiny, bo uwielbiam oba kraje, nie potrafię wybrać. Czy boisz się koronawirusa? W tej chwili tak, bo epidemia koronawirusem jest bardzo niebezpieczna w Azji. Podkreślam, w Azji, nie w Polsce. Mam wrażenie, że niektórzy naprawdę za bardzo wyolbrzymiają tę sytuację. W Polsce nie odnotowano do dzisiaj żadnego przypadku zarażenia się tym koronawirusem i nie ma powodu do paniki. Ogólnie to Polska jest w porównaniu do innych krajów europejskich jest bardziej bezpieczna niż inne, ponieważ do Polski przelatuje mało Azjatów i ogólnie mało Azjatów mieszka w tym kraju. Ten rodzaj koronawirusa rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko i jest niebezpieczny pod tym względem, że objawy zarażenia występują 2 tygodnie po zarażeniu i osoba, która nie wie, że jest zarażona, potencjalnie zagraża osobom wokół siebie, co po prostu wyróżnia tę odmianę koronawirusa od poprzednich. W Wuhan brakuje miejsc w szpitalach dla ludzi i te osoby z podejrzeniem koronawirusa są odsyłane do domu i w domu, cierpiąc, czekają na swoją kolej. Straszne. W Chinach odnotowano zarażenia w każdej prowincji, więc Chiny są niebezpiecznym krajem i dlatego wiele rządów niektórych państw odradza wyjazdy do Chin w tym momencie. Ogólnie to w tej chwili Azja jest niebezpieczna. Tutaj na przykład Japonia. Japonia jest blisko Chin i trzeba pamiętać o tym, że w Japonii odnotowano już 20 przypadków zarażenia się tą chorobą. Japonia jest malutkim krajem. Jest tam bardzo dużo ludzi, więc tempo rozprzestrzeniania się tego wirusa byłoby szybsze niż w Chinach. Ja w tej chwili jestem w Australii i odnotowano już 8 przypadków zarażenia się w tym kraju, w tym niestety 2 przypadki w moim mieście. Nie widzę tutaj paniki, po prostu coraz mniej ludzi wybiera się w miejsca turystyczne. My w tej chwili nie wychodzimy zbytnio z domu i staramy się po prostu spędzać czas w bezpiecznych miejscach. Nie zamierzamy wrócić do Azji, dopóki ta sytuacja się nie uspokoi. Czy jest na świecie miejsce, gdzie już byłaś i do którego chciałabyś wrócić? Tak, chciałabym jeszcze raz spędzić noc w Tokyo Disneyland Hotel, w pokoju Kopciuszka. To było po prostu niezapomniane przeżycie i żałuję, że nie nagrałam vloga stamtąd. Na pewno by się Wam spodobał. No i jeszcze chciałabym wrócić na Fidżi, bo uważam, że Fidżi to jest raj na ziemi i tęsknię za tym wylegiwaniem się na hamakach pod palmami. To było naprawdę magiczne. Jakiej kamery używasz? Ja używam gimbala DJI Osmo Pocket. Bardzo go polecam, bo jest malutki przede wszystkim, podręczny, mieści się do moich malutkich torebeczek.
i nagrywa w bardzo dobrej jakości. No i to już wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na nurtujące Was pytania. Zostawcie łapkę w górę, jeśli nie zrobiliście tego na początku. Będzie mi bardzo miło, jeśli pomożecie mi w rozwoju tego kanału i udostępnicie go dla osób, które potencjalnie mogą zainteresować się tą tematyką. Zapraszam wszystkich na moje social media, linki znajdują się w opisie, na przykład do Instagrama, do grupy, do TikToka. Tak, założyłam TikToka, będę niedługo dodawać nowe filmiki tam, więc zasubskrybujcie, zafollowujcie mnie, by miał kto oglądać te filmiki. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Do zobaczenia na następnych filmikach. Trzymajcie się!